Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam gratkę dla wielbicieli i użytkowników kamer GoPro, a mianowicie oprogramowanie beta dla superuserów GoPro Guru i także osób myślących do przodu, tak jak tu jest napisane na stronie pierwszej, jest to GoPro Labs. GoPro Labs poprzez generatory kodów QR bardzo mocno rozszerza funkcjonalności kamery, na przykład w postaci detekcji ruchu, czyli wykrywania ruchu wokół kamery, ale także samej kamery. Poprzez tę funkcjonalność możemy też zmieniać ustawienia, tak jak było wcześniej w aplikacji GoPro App. W tej chwili została nam jedynie aplikacja Quick, dlatego Labs stanowią takie uzupełnienie. Dzięki temu możemy też spersonalizować wygląd naszej kamery, to co ona robi, a także jeżeli użytkujemy więcej kamer, w szybki i sprawny sposób przestawiać ustawienia wszystkich kamer. Ok, w takim razie w jaki sposób można korzystać z GoPro Labs? Przede wszystkim trzeba zainstalować Get Started na stronie, która nazywa się Community, czyli strona społeczności GoPro.com. Możecie uzyskać dostęp do oprogramowania. Obejmuje to oprogramowanie kamery 7, 8, 9 i Maxa i każdy firmware jest osobno podzielony na dany model kamery. Następnie po ściągnięciu na dysk twardy komputera przerzucamy na kartę pamięci i z tej karty pamięci już kamera sama aktualizuje oprogramowanie. Trzeba pamiętać tylko, żeby to nie był folder update.zip, tylko folder update. Dzięki temu jesteśmy w stanie automatycznie zaktualizować oprogramowanie. Omówmy w takim razie podstawową rzecz, a mianowicie precyzyjną datę i czas. Włączamy kamerę, w tej chwili się generuje kod QR, który nam określi precyzyjną co do sekundy datę i czas i po uruchomieniu GoPro zczytujemy. W tej chwili jest zczytany kod QR, jest już precyzyjna data i czas. Drugim przykładem podstawowych funkcjonalności jest Owner Information. Na wypadek, gdyby kamera została zagubiona lub skradziona, można wprowadzić tutaj informacje dotyczące użytkownika. Załóżmy, że to będzie informacja pod tytułem Rafał. Test. I tutaj dajmy sobie numer telefonu przykładowy 56. OK, zeskanujmy całość. Jest zeskanowane i już wyświetla się informacja test. I w tym momencie po uruchomieniu kamery możemy taką informację uzyskać. Uwaga! Rafał test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Świetnie. Kolejna bardzo ciekawa funkcjonalność to Create Delayed Actions. Jeżeli chcemy nagrać coś, co zdarzy się na przykład za godzinę, dwie lub trzy, kamerę ustawiamy na dany termin, czyli na przykład 10 minut chcemy tylko nagrywać, następnie możemy ją wyłączyć i w danym czasie kamera włączy się i przez określony czas będzie nagrywała. To jest świetne, jeżeli nie mamy kontaktu bezpośredniego z kamerą. Kolejne funkcjonalności to Motion Detection i to jest wykrywanie ruchu przed kamerą. Tutaj możemy ustawić sensytywność, czyli wrażliwość na bodźce, na zmiany, a następnie ustawić kamerę i na zasadzie kamery bezpieczeństwa albo takiej fotopułapki na zwierzęta kamera zaczyna nam nagrywać, aczkolwiek w tej funkcjonalności powinniśmy zostawić kamerę włączoną. W poprzedniej funkcjonalności można zostawić wyłączoną, natomiast tutaj kamera powinna być cały czas w gotowości włączona i wyczuwa ruch przed obiektywem. Kolejna ciekawa sprawa to jest Speed Activation. Speed Activation odbywa się na podstawie GPS-u. Jeżeli przekroczymy daną prędkość, wtedy nagrywanie dopiero jest uruchamiane. Jedną z ciekawszych funkcjonalności jest Extra Long Timelapses, czyli bardzo długie timelapsy, które mogą trwać nie tylko daną jednostkę, czyli nie tylko minuty czy godziny, ale nawet kilkadziesiąt dni, tak jak tutaj widzicie. Ponad 40 dni jesteśmy w stanie zdefiniować number of days. Tutaj mamy nawet 50, maksymalnie number of hours. Załóżmy 30. Jesteśmy w stanie też takie ustawienie zrobić. Jeżeli chodzi o ustawienia Hero 8 i 9 i Maxa, tutaj możemy rozszerzyć nawet wielkość plików do 12 giga. Jak pamiętacie, zapewne GoPro nagrywa i dzieli nam obrazy na pliki o wartości czy o wielkości do 4 GB. I szczególnie jeżeli mamy na przykład stabilizację w Real Steady, to jest mało wygodne. Więc takie większe pliki faktycznie tutaj dostrzegam dużą korzyść, jeżeli chodzi o nagrywanie większych plików.
Dodatkowe rzeczy to IMU, motion triggers. Jeżeli na przykład mamy dwie kamery z przodu i z tyłu dołączone do drona, na bazie ruchu samego drona rozpoczyna się nagrywanie. I tutaj można też ustawić czułość takiego początku i końca, both gyro i akcelerometr. Start sensitivity dajmy sobie na przykład 8 i end sensitivity też dajmy powiedzmy 6. Opóźnienie startu 2 sekundy i utrzymanie po zatrzymaniu jeszcze nagrywania, czyli utrzymanie nagrywania po zatrzymaniu ruchu 4 sekundy. I teraz spróbujmy zeskanować to przez dwie kamery. Hero 9 zeskanowana, druga Hero 8 i teraz sprawdzamy, czy ruch się odbywa. Tak, odbywa się i obie kamery nagrywają. Teraz spróbujmy ten ruch zatrzymać. I w tym momencie jedna z kamer przestała nagrywać, druga z kamer przestała również nagrywać. Kolejną bardzo ciekawą funkcjonalnością jest na przykład Video Overlay, czyli jesteśmy w stanie wypalić taki znak wodny w postaci na przykład napisu. Teraz rozpoznał, overlay is active, jeżeli zaczniemy nagrywać, powinienem mieć w tym momencie taką warstwę na nagraniu, to będzie widoczne dopiero w pliku wideo. Kolejne bardzo ciekawe przykłady to maximum shadow angle, zwykle stosuje się regułę 180 stopni, jeżeli chodzi o filmowanie, ale tutaj możemy też bardziej tym rozmyciem gospodarować w sposób świadomy od 360, czyli pełne rozmycie, po inne wartości kąta. Dosyć ciekawa sprawa, shutter angle tak zwany. Można też zablokować ekspozycję, można też tryb archiwum wprowadzić. Jeżeli pożyczamy komuś kamerę i chcemy odzyskać swoje ustawienia ulubione, jest to też możliwe. USB power, czyli kamera tylko staje się aktywna, kiedy ma swoje ustawienia USB. I możemy też ustawić całą wartość, jeżeli chodzi o metadata, ale o tym powiem też w odcinku drugim, gdzie omówimy aplikację QR Control. Na razie to, co chciałem dzisiaj zawrzeć, to są wszystkie informacje, które jesteśmy w stanie w kamerze zapodać z poziomu komputera, natomiast jest też możliwe, jeżeli na przykład jedziecie na wakacje, nie macie dostępu do komputera stacjonarnego, bardzo podobną funkcjonalność osiągnąć poprzez aplikację QR Control, czyli QR Control. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę wiele zadowolenia i wiele radości z eksploatacji Waszych kamer GoPro. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!